知道哥白尼呢？啊，对，知道。他是哪国人？哥白尼是意大利吗？哥白尼啊，哥白尼，说实话不太了解。了解大概知道吧。啊，您介绍一下，他是哪国人？哥白尼应该是意大利人吧，是吧？他是一名波兰的天文学家。就他是研究什么？他天文的。哥白尼发现新大陆还是什么？是那个哥白尼吗？那是哥伦布，研究天体运动吧，这些对吧？我们现在一般会认为他是日心说的主要的一个提出者。他是一个比较著名的天文学家，他提出了日心说。今年是波兰天文学家尼古拉·哥白尼诞辰550周年，也是他的不朽作品《天球运行论》480周年。哥白尼，我想是波兰民族当之无愧的引以为骄傲的科学英雄。Więc Kopernik jest rzeczywiście taką bardzo szczególną osobą dla nas, dla Polaków, ale oczywiście jest też częścią nauki, dziedzictwa całego świata i w tym sensie jest on idealną osobą, o której możemy rozmawiać, dyskutować, tym bardziej, że właśnie jego przesłanie jest tak szalenie aktualne. Tutaj 那这儿呢，1913年的时候就正式的将他的日心说的基本思想以一篇19页的短篇论文叫做要事发表出来。Ale również pod kątem bardzo oryginalnego spojrzenia na dorobek Kopernika, który był wielowymiarowy i wykraczał poza astronomię. Wydaje mi się, że szczególnie dla studentów, którzy przyjdą do Muzeum Nauki Uniwersytetu Tsinghua, ciekawe będzie to, że Kopernik wykraczał poza swoją wąską dziedzinę, z którą jest utożsamiany, czyli astronomię. Interesował się teologią, interesował się medycyną, był też dyplomatą. To bardzo inspirujące dla dzisiejszych naukowców i bardzo ważne dla wszystkich, którzy podejmują wysiłek badawczy, by korzystać i inspirować się wiedzą z innych dziedzin. Ten obraz zapisuje Kopernik.瘫痪在床离世之前呢，《天球运行论》已经出版了。拿到床前之后呢，哥白尼摸了摸自己的这个出版书籍，然后就安然离世了。真正的哥白尼这个学说被中国人接受，要到19世纪。如果按这个哥白尼书的出版算起，差不多300年。我们这个展呢，除了展示哥白尼本人的身份的多样性，其实我们还想展示，就是说，哥白尼学说的这个获得成功。它不是一帆风顺的，而且也不是他一个人能够搞定的。其实某种意义上说，哥白尼去世的时候，他的学说才正式公布，办哥白尼展，让大家了解科学历史上一些重大科学成就的这个推进之艰难和他的文化依赖。那没有这种文化土壤的改变的话，那么科学的这种重大创新是很难实现的。Teoria heliocentryczna i wkład Kopernika w naukę polską, chińską czy światową myślę, że jest tak dobrze znany, że tutaj celem wystawy nie była popularyzacja wiedzy o teorii heliocentrycznej jako takiej. Bardziej chodziło o to, żeby przybliżyć aspekt kulturowy, aspekt społeczny działalności Kopernika. I myślę, że ten aspekt ma też przełożenie na naszą współczesną działalność w nauce. I myślę, że wszyscy możemy się od Kopernika nauczyć tego, żeby wtedy, kiedy znamy jakąś prawdę, żeby odważnie ją propagować w społeczeństwie. Ale my, że Kopernik的这个学说直接颠覆了这个自古以来的几乎所有人种都会接受的一个事实，就是天地没有什么不一样，地球不再是地球，而是行星三号，地球是个天体。这是哥白尼革命的非常重要的一个思想。哥白尼及其伟大学说的经历，证明真理的历程是艰辛的历程。今天我们向这位伟大的波兰民族的科学英雄致敬，也让我们思考科学的来之不易。我们在纪念哥白尼这样的科学巨人的同时，我想
还有很多东西是需要传承壮大，这就是打破思想禁锢，不懈追求科学真理的精神。之前可能主要认为他是一个比较著名的天文学家，他提出了日心说，但是通过这个展览我也了解到了他是最早提出劣币驱逐良币这个货币理论的，所以这个展览也让我更好地认识到了哥白尼的多重面相。以前我都会认为哥白尼就是一个专职的天文学家但看了科博这个展览之后，我发现哥白尼他在其他领域包括医学、法律制图学等方面都有很多工作也更符合他那个文艺复兴时期的一个人的形象所以说极大程度上丰富了我脑海中的哥白尼的一个形象。